Cześć, witajcie, z tej strony JB Darki, witam was bardzo, 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 ale to bardzo serdecznie w, nie wiem, w którym z kolei odcinku, chyba 9 albo 10 z serii Murdered Soul Suspect. Jak widzicie, znowu, nagrywam znowu odcinek, po tym od razu, już 5 odcinek, chyba maraton robię dzisiaj, przejścia tej gry, bo naprawdę gra jest, gra mnie wciągnęła i to ostro, bardzo ostro, tak więc jestem zadowolony. Czekajcie, weźmiemy troszeczkę, poczekamy, aż on się odwróci. Dobra. Dobra. Chowamy się. I jak to możemy teraz zrobić? Dobra. To jest dosyć skomplikowane, więc... Czekajcie. Czy ja mogę jakoś przejść w jakiś odpowiedni sposób? Czekajcie, chcę zobaczyć. Dobra. Więcej mam trasy, tylko on będzie teraz szedł tutaj. Schowajmy się na wszelki wypadek. O. Nie, dobra, jeszcze nie. No nie, dobrze. Musimy szybko się schować. Uciekniemy? Nie wiem. No nie uciekniemy, cholera. Będzie ciężko. Uciec mu. Shit, no Boże, ale no nie ucieknę mu, nie mam jak. Już? Wystarczy się po prostu przemieszczać? Okej, dobra, zrozumiałem. Zrozumiałem chyba aluzję. No teraz nie przejdziemy, ponieważ on się odwraca, od razu odwraca. Tu się odwraca. Jeszcze nie. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Teraz. Dobra, udało się. Esicyk, dobra. Masakra z tymi demonami jest naprawdę. Tego nie lubię, nienawidzę po prostu i chyba nigdy nie polubię. Schodzimy na dół oczywiście. Oczywiście schodzimy na dół. To jest dziwne właśnie, że... Pociąg już nie jedzie. Zatrzymał się. Co jest dziwne, ponieważ musimy... Aha, dobrze, czekajcie, tutaj możemy tędy przejść. Dobra. Coś stało? Kolejnym? Czyli coś poważnego, coś się stało. Coś się... Czyżby dzwonnik znowu zatykował? Chyba na to wygląda. Tylko która, czekajcie, którędy to było wyjście? Tędy chyba, tak? Czekajcie, którędy było wyjście? Ja już nie pamiętam. Czekajcie, tutaj żeśmy szli? To wydaje mi się, że tędy. A to chyba jednak nie tędy. Stamtąd wyszliśmy. Tutaj byliśmy. Tutaj przejdziemy, to tutaj nic niestety nie znajdziemy. Tutaj też nie przejdziemy.
Czyli jedyną drogą to było albo tu, albo tam. Troszeczkę się zakręciłem, ponieważ nie wiem, gdzie jest wyjście. Dobra, może tędy spróbujemy wyjść. Tak, tutaj było wyjście. Tak, do miasteczka. 5 minut zajęło mi wyjście. No brawo, JB. No, morderstwo. Jestem ciekaw, co się stało. Dziwne uczucie. Where you headed? Oh, no, no. Kościół? Kościół, cholera. Niedobrze. Czyżby tą Iris złapał dzwonnik i zamordował? Chyba tak, na to wygląda. No, muzyka wchodzi taka dosyć taka dosyć mroczna, więc nie czuję, że to będzie coś dobrego. Oho, chyba w ślepy zaułek wszedłem. Sorki, to chyba nie w tą stronę, żebym powinien iść. Da się to usunąć? W jaki sposób miałem tam dojść? Tędy, no tutaj jest ścieżka, tylko nie rozumiem zależności. Aha, opętaj, okej, trzeba kota opętać, oczywiście. Okej, czyli tędy. W jaki sposób tutaj dojdziemy? Oczywiście, że tędy. Tutaj sobie zeskoczymy, idziemy na kładkę. Idziemy, przeskakujemy na śmietnik. Wchodzimy. Jeszcze raz. Jestem pierdołą, niestety nie umiem skakać tym głupim kocurem. Cyk, cyk. Przeskakujemy. I wchodzimy na górę. Dobra, przeskakujemy oczywiście. I gdzie teraz? Żeby nie spaść. Szczerze mówiąc, teraz nie mam pojęcia gdzie. Bo chyba nie tam. Aha, no to fajnie. Fajnie się bawicie. Nie mam pojęcia, gdzie teraz mam przejść. Dobra, ale spróbujemy. No, trzeba tam na pewno dojść. W jakimś celu autorzy gry nas tam poprowadzili tylko córem. Mrrr. Fajny w ogóle ten kocur jest. Tylko dobra, no tutaj jesteśmy. I co dalej? Co dalej? Powiedzcie, co dalej? Czy ja muszę przerwać opętanie? No nie mogę przerwać opętania, tak więc tutaj mogę przerwać opętanie. No to jestem w dupie czarnej, że tak powiem. Ponieważ nie mam pojęcia,
jak to mam teraz przejść? Gdzie, w jaki sposób? Góra? Jakoś? Do góry? Do dołu? Prawo, lewo? Najfajniejsze jest to, że ja się nad stąd ruszyć nie mogę. To jest właśnie najlepsze. Czy tam można było przejść? Tu tam człowiek szedł? Nie no, cholera, naprawdę nie mam pojęcia, jak przejść teraz. Za Chiny nie zgadnę. No bo przejść tutaj przez tutaj do budynku nie mogę przejść. To jest najgorsze. Nie wiem, albo jestem głupi, albo naprawdę nie wiem, coś się spierdzieliło. Tak więc wracam za chwilę, jak to się ogarnie wszystko. Tak więc zaraz wracam. Witam was z powrotem. Oczywiście twórcy gry są tak spierdoleni, że dali możliwość sterowania kotem, ale tym kotem nie można nigdzie dojść. Śmieszne. Ponieważ trzeba dojść tutaj, trzeba iść tutaj w tą boczną którąś uliczkę. No po prostu boki zrywać, no. Gracz sobie spędzi pół godziny na sterowanie kotem. A tutaj się wchodzi, beczki usuwa i się idzie dalej. Fajnie, nie? Za to twórcy gry mają u mnie ogromnego minusa i to jest po prostu jakaś... To jest jakaś kurwa porażka, ponieważ... to było w chuj... W chuj... słabe. I moim zdaniem za to powinni kurwa dostać, nie wiem co, ale powinni dostać po prostu najgorsze baty na całym świecie. Aha, dobra, czekajcie, bo wyszedłem, czekajcie tutaj. A nie, czekajcie, bo tutaj można przecież iść 20 metrów do kościoła. No oczywiście, że tutaj się idzie. Trzeba iść zupełnie gdzie indziej. Tego kota w ogóle nie trzeba wykorzystać. Dali dwa koty, kurwa, rozumiecie to? Dwa koty. Dwa koty, które mogły gracza przewrócić. Nie, to jest sztuczne wydłużenie rozgrywki. Zaczynam narzekać na tą grę. Ponieważ to było akurat było naprawdę słabe. To było naprawdę słabe, to było sztuczne wydłużenie rozrywki i to było naprawdę widać. Tak więc spędziłem na szukaniu tego momentu na YouTubie, wszyscy to pomijali. Każdy pomijał scenę z kotem, ponieważ męczyli się oni pewnie tak samo długo i wycinali tą scenę z kotem. I to było naprawdę średnie. You can get that feeling that this time they mean something personal. Thank God you're okay. No, no, Joy, don't! Damn it! Czyli prawdopodobnie Iris zginęła, albo coś tutaj się ogólnie dzieje, ale prawdopodobnie ktoś tu zginął, bo jednak, no... Lieutenant! Caught her sneaking up the side staircase. Says she's a friend of the priest. Where is Father McCauley? Is he all right? Put her in my car. I want to interview her myself. Can somebody remind Broyles that the door's not gonna watch itself? Yes, sir. It's a simple question, please! Take it easy on her. Hey, anybody find Baxter yet? Nope. Z kitu Baxter. No. To jest za proste. Baxter jako morderca? I mean, honestly, have you ever seen anything like this? Half this stuff feels like a goddamn riddle. I don't know. It just seems so demented. Demented. I gotta find this crime scene before they cart away all the evidence. Dowiedz się, co się stało. Rozpocznij śledztwo. No oczywiście, że rozpoczynam śledztwo.
Udaj się do kościoła. Zajebiście. Tylko tego mi brakowało. Dojedziesz tutaj, czy nie? Dobra. I W. Dobra. To szybko. Dobra. Demon kolejny jest tam. Tylko trzeba będzie... To jest sorki, że tak się skupiłem teraz dosyć ostro. Ale wiecie, no demon. Jest jeszcze gdzieś tu jakiś kruk? Chyba nie. No będzie w tamtą stronę jeszcze szedł. Teraz w moją będzie stronę szedł? Tak mi się wydaje, nie wiem, zobaczymy. Teraz powinien iść tak na ukosie. Sztuczne wydłużenie rozgrywki. To, o czym mówię, to jest bardzo, bardzo słabe. Nie lubię tego. Dobra. I teraz idziemy odnaleźć, chyba że będzie jeszcze więcej demonów, co wątpię. Przejdź tutaj. Opętaj i czekamy. A później ludzie mówią, grę można przejść, grę się przechodzi aż w 10 godzin. Czy ileś tam. Widzicie, ja się umiem wyrobić w jednym odcinku, w 10 odcinkach, tak więc. Co tu się stało? No porządnie coś tu się stało. Iris? Iris. Tylko też nie było morderstwo jak wiedźma. Iris. No tak więc... Nie za ciekawie, tak więc... Dobra, kończymy na tym odcinku dzisiaj, znaczy dzisiaj jeszcze dokończę, pewnie do dzisiaj docisnę jeszcze do końca odcinki, tak więc dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że wam się spodobał, jeżeli tak, zostawcie lajka w górę, to nie jest żebranie, to jest... jeżeli wam się po prostu spodobało, to możecie zostawić kciuka w górę, jeżeli nie, to kciuka w dół i napisać ocenę dlaczego na przykład. Komentarz też by się przydał. Tak więc, jeżeli wam się podoba, zasubskrybujcie kanał, ponieważ niedługo pewnie ukaże się kolejny, ostatni pewnie materiał, będzie chyba najdłuższy z tych wszystkich, tak więc cóż, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, na razie, hejo!